Basenik dla cieści. Patrzcie, basenik dla cieści. Ręce są the best. Ewentualnie możesz być kucharzem. Patrz. Żyje własnym życiem. Fajny ten tyranozaur. Pomyślimy, pomyślimy. Tutaj mam kółeczkę z jeansami. Bandy są spoko. Też mi się mega podoba. I ogólnie te dreamsy to naprawdę dają radę, powiem wam. Cena taka 200 za to w sumie drogo, drogo. Nie wiem, położymy łapki na tym pewnego dnia. Nie będę mieć teraz. Nie jest ich gwiazda tego programu. Mamy jeszcze takie dreamsy. To jest spoko.
kierowane dronem, transformersami. Kurde, to no, powiem wam, że te Dreamsy to tak mnie tam... Fajne te pandozody, nie? Takie zaicy trochę. Jak lubię tę kreskówkę, to tak średnio mnie przekonuje. Ale dobra. To co teraz sprawdzamy? Star Wars, nowości Star Wars. Proszę, moi drodzy. Anex Sindar. Ładne bydle. To po prostu muszę mieć. Ej, sporo to było. Już wiecie na pewno, którego zbuduję. No, nice. A spoko, będziemy kupować za chwilę. Droidika, też mi się bardzo podoba. Dioramka z podrajserami, to też jest coś, co... Ja uwielbiam epizod pierwszy. Jest zarąbisty, bardzo niedoceniany. Nice. Sarlacc Pit. To jest taki remake z tego zestawu. Macki. Ale 400 zł. 100 zł. Szczerze? No tak trochę nie za bardzo. To jest super zestaw. Licencję musieli kupić nową. To jest świetny pomysł na zabawę. Możemy sobie kombinować różne warianty tego cuda. Kolejny Star Destroyer. A i coś, z czym dzisiaj tu wyjdziemy. Architektura. Cezki. Ale cena za to, to jest trochę przegięta. Ja wiem, że tany, ale tak mech. Ze zdjęciami, moi drodzy. 650 zł za to cudo. Powiem wam, że to jest taki prezentowy zestaw, ale tyle bym za to raczej nie dał. To ładne różowe pudełko ma, nie? A to ma potencjał, powiem wam. Przynajmniej na części. Ale wielu Polaków by zaczęło z tego układać dziwne słowa. Excellent idea. Gdyby nam widziałem. Z tym bym też stąd wyszedł. Gdyby nie był czarny, gdyby był szary, widziałem w ogóle nie. Dziewczynki rodzinne. Psy i właśnie masz kaski, właśnie obszarki niemieckie, kibery wszystkie mają. I właśnie też psy. Ale właśnie... Skupiona w Krecio. Aut, tak? Jakie duże auto. Sfokusujmy na nim nasz fokus. Dobra, idziemy teraz w kierunku City, moi drodzy. Mijałem Star Warsy. Są fajne gratisy dzisiaj i zbierniemy kolejny klasyk space'owy ten.
Ale tutaj może, dobra, zacznijmy od technika, aby nie łazić. Technik i speed czampiący. To jest genialny dawca części, po prostu i to też. A to jest piękne do Black Tronu w jedynki mokowania. G4, Apollo Lunar. Niby fajne, ale tysiak. Mamy stateczki, łódeczki. No to jest taki ten jak co nawet mi się podoba, powiem wam. No to mu nawet przytuli. Ładne takie. Złote, a skromne. Monkey Kid. O! Świnka w koparce. Świnka w koparce zawsze spoko. Nowe smoki. Fajnie, fajnie, fajnie. Ninjago. Coś ciekawego z Ninjago. Wiązalny Batman. Ej, ale ten Batmobil jest spoko, powiem. Mieści mi się złoty, tak to. Helicarrier też bardzo ciekawy ten nowy zestawik. No nie, bo pasuje do tych midi-scale'a, tego nowego. Co mam już około Millennium i Destroyera. Jest taki potworek stwory, 200 zł za to. Serio? How about no? Crafting table, to mi się podoba. Bo to jest ta fajna niemiecka gra, Minecraft. To jest takie, powiem wam, że no. To mu przytuli. Jakie piękne kolorki. Kolejny Ender Dragon. Super Mario. Tak, zabaw grzybów. To jest coś, co mnie przekonało. Grzyboland. Roślinka. Piranha Plant też mi się podoba. Muszę czymś dopchać do kwoty na gratisa do Sokoła Millennium. Piranha Plant jest takim właśnie czymś, co można by sobie przywalić. Albo młody ankylozaur, też jest spoko. Ten set jest epicki, to jest wielka kupa Triceratopsa, to jest dla tej kupy warto kupić zestaw. Kupa radości. Jurassic Park. Brzydki grób. Ej, co jak co, ale to jest scary. Na pewno nic ci nie zrobię, podejdź tutaj. No come on. To jest zestaw, który może budzić koszmary. Minionki są spoko, ale gru jest taki, no. Ale ma potencjał w palcach, dobrze wiecie o co chodzi. Tutaj Freta znalazła coś cieściowego. Ej, i to mi się po prostu podoba. Patrzcie, cieść przewodnik i ma ten cały do prowadzenia kubraczek. Nice. Ej, mega. Jaram się. A to są dwa krokodyle.
czy krokodyle. A to jest tygrys jaguar. Fajne te city dżungli. Są goryle. Samoloty. O, popatrz. Dwa odszytowce obok siebie. Na ten plac budowy można sobie zrobić. Grafisty są dzisiaj takie. Pyk, pyk, pyk. Dobra, moi drodzy, tak wygląda Lego Store. A, nie wygląda jeszcze, bo musimy tutaj po prostu kazać wyrzucić. Te nowe roślinki. Fokus. Jest piękny dawca bananów. Co o tym sobie szwerta? Chyba tylko, żebyś nie zgubił, nie? Daj, no. Ale tam mam urodziny w niedzielę, także wiecie. Kto wie, może z czymś stąd wyjdzie. Na pewno ze mną. Nie no. Tajemny plan urodzin Krety został wdrożony w życie, ale nie, te rzeczy są naprawdę spoko. Co ci się podoba? Tak, śliwy. Śliwy kwiat. Śliwy, piękny kwiat. Trzy rady i tu sobie szumili, dano, daj. Sam wyjdę. Ładyjko też jest ładne. Szafy. Co tutaj mamy? A, brykecy. Preta, a wiesz jak jest po czesku doktor Strange? Doktor Dywadlo. Nie wiem, wymyśliłem to teraz, ale zabawne, prawda? Nie. Dywadlo to jest coś innego, wiem. Ale brzmi ciekawie. Dobra, zobacz to na Harry Pottery. Ja już sobie wyobrażam, jak to zabudowała. To jest lew. 400 zł za kawałek kupy. Nie wiem, czemu się tym jarają ludzie. No to jest całkiem spoko. Powiem wam, że cena jakoś jest ok. Że Harry Potter był ogarnięty. Także co, teraz idziemy kupić Preciosa, ale to też mi się mega podoba. To jest takie... Ja bym to układał. Bardzo by mnie to relaksowało po mojej ciężkiej pracy. Dobra, moi drodzy, idziemy kupić Sokoła Millennium. I coś do tego, i potem zrobimy wam relację z tym. Także tak wygląda Lego Store na dzień 1 sierpnia 2024 roku. Kilka nowych, ciekawych nowości, kilka kuriozów, kilka zestawów typu... Dlaczego tak drogo? Ale na pewno każdy z was znajdzie coś dla siebie, także zapraszam do sklepu, wydawajcie pieniążki. A co? Sokole Millennium nadchodzimy. Cześć!